Witam was wszystkie byczki, z tej strony Hooligan Clarkson. No i dzisiaj uciekamy ze szkoły. Bo chcieli nas przetrzymać przez wakacje całe, to jest nielegalne, więc musimy uciekać, prosto. O, widzicie, ten chłop mówi, że byli w tej klasie, są w tej klasie przez 6 godzin. 6 godzin, tyle zmarnowanego czasu. Ten chłop już w ogóle śpi. Ten też śpi, tak? Ta babka chyba też, ten chłop. O Boże, to jest z twoim ciałem, chłopie, nie tak. Ty jesteś bardzo zły, bo każesz mi iść, nie wiem, odpalić alarm? O, nie, alarm. No. A ty co? A, to jest jakiś bacon hair kolega. Ciekawe, co, patrzcie, wyobraźcie sobie, że jesteście nim, nie? Stoicie sobie, zespiliście się do gry i pierwsze, co widzicie, to coś takiego. O, to była jego perspektywa, jak stał. O, kolejny. Bo nie dziwię się, że od razu uciekają. A ty masz coś do powiedzenia, misiu? Masz tylko linijkę? Uczysz nas czegoś? Jest to jakiś tajny, nie wiem? O, motylki. O, dajcie mi, o. To będzie nasza droga ucieczki, ale dobra. Tu nic? Chcesz alarm? Dobra, misiu, nie martw się. O, dzwonek, przerwa. O. O, to są checkpointy, dobra. Bardzo nasze ważne, istotne. Czy nauczyciel już nas goni? Chcecie mi powiedzieć, że ta woda to jest dosłownie zabójczy promień świetlny wody i nie można po nim chodzić? Aż taki groźny jest? Boże, dzwonku, zamknij się, możesz się zamknąć, please? O, mogę na nim stanąć. Boże, jak wysoko mogę skoczyć. Co ty mówisz? Gdzieś się był ukryty, dobra. Czyli wskakujemy do wenta, dobra, mungusy z nas. O! Boże, jak ja wysoko skaczę, Chryste Panie. Myślałem, że ledwo będę mógł doskoczyć czasami do... drogi. Lewo, prawo. Dobra, słuchaj, w komentarzu, lewo, prawo. Dobra, więc widziałem, że napisałeś prawo, więc idziemy w prawo. I wiem, czemu napisałeś, żeby w prawo. Chciałeś mnie zabić, proste. Chciałeś, żeby mi się nie udało. Chciałeś autentycznie, żeby mi się nie udało. I teraz chyba w prawo jest dobrze, nie? Bo ja się patrzyłem w tą stronę, nie? Tamto jest to złe prawo, tak? To jest to złe prawo, więc idziemy w to dobre prawo. Czyli tutaj... Ui! Witam! O! To jest pod szkołą? Minecraftowy diamentowy kilof jest pod szkołą i... Wiecie co mam ochotę zrobić, misiaczki, nie? Magic carpet. Co to robi? Będę mógł tu latać. Nie mam nic, co mógłbym pobawić się z innymi, czyli na przykład, wiecie, jakieś telekinezy, czegoś takiego, wiecie, fantastycznego, jakiegoś zmieniania w zombie. Nic takiego nie mam, więc nic się, misiu, nie mogę zrobić. Upieczyć się, panie studencie. O, to ta babka z początku. Ten chłop w ogóle idzie z stanem, nie wie. Boże, jak ja wyglądam w tych ciężkach, jak prawdziwy, solidny uczeń. Hop, a ja tutaj zrobię skipa, patrzcie, jaki speedrun. Powinienem robić speedruny w tych grach. Ucinam content. Przeskakuję jak leci. Fajnie, Boże, jaki wielki wentyl w ogóle. O, pani tutaj umarła chyba. Andora 3300. Jak się bawisz, Andora? Bawię się jak ona. Hop. Dawaj. Ubierz mi, nie popchnę cię. O. A! Stałem w miejscu, no halo! Ła! Ła! What? Co? Co? Sto... Ty no, te czerwone klocki są jakieś przeklęte. Trzeba dosłownie na sam środek skoczyć, bo inaczej one cię po prostu zjedzą. No dobra, nie poradzisz sobie. To jest już twój koniec generalnie. Autentycznie Andora. Słuchajcie, czy Andorze się uda teraz? Czy Andorze się uda? Oto wielkie głosowanie. Czy Andorze się uda? Tak? Nie. Tak? Nie. No! No! Trochę jej czasu zajmuje, chyba ogląda tutorial na YouTube, jak tu przejść. No Andora, słuchaj, wszyscy czekają niecierpliwie. No!
klon Andory przyszedł. O. O! Co? Co tu się dzieje z nimi? Czemu te dwie siostry, bliźniaczki, jedna ma jakieś magiczne moce i lewituje? Widzieliście to? Andora dalej próbuje. Dalej ostro próbuje i nie udaje się jej. Dopinguje ją, poskacze trochę. Niestety każdy, kto pisał w komentarzach, każdy, kto głosował w sercu swoim, że się jej uda, niestety muszę was zawieść, misiaczki. O, no dalej wskocz tutaj. Ale muszę was zawieść, misiaczki. Nie udało się. Nie udało się, niestety. Nie wiem, czy ją jeszcze zobaczymy. Ale może dogonimy tamtego pana. Jak się nam uda, oczywiście, dogonić go. Dobra, jesteśmy. Co tu się dzieje? O! Prawie umarłem. Ale to nic, dobra. Jackie, co tam, misiu? Jak się bawimy, idziemy za speedrun? Dobra, lecimy. Lecimy z Jackin. 441 Jackin. O, tu można przeskoczyć? Oczywiście, że nie mo... Przejście. O, hello. To... Uciekłem z jednej lekcji, teraz na drugą trafiłem? Czas na WF? O my god, uwielbiam WF. Co on zrobił? Coś zrobił z podłogą i nie można upaść na podłogę, bo inaczej umrzesz, prawda? Tak, ale to pewnie nie dlatego, że podłoga jest, wiecie, zła, tylko tak naprawdę ten WF-ista po prostu... Jak stąpiesz na podłogę, która była, wiesz, nie wiem, napastowana czymś i ją dotkniesz, to on cię po prostu, wiesz... Da ci jedynkę, ale dobra, nie, my się nie boimy, my jesteśmy profesjonalistami z WF-u. O Boże, tutaj pan Bacon Hair niestety... Bekonowłosy, trochę tak mu przykro, nie udało mu się przejść tego chyba, ewidentnie. Ty, ja mogę do niego wskoczyć? O, nie, nie można. Nie. O, mogę tutaj... O, nie, chciałem. Można w ogóle chyba skipnąć, można tak przeskoczyć chyba. Ale wolę już nie ryzykować, bo już tak daleko jestem, będę musiał znowu wszystko przechodzić od nowa. O, nie, 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 misiaczki, my się tak nie bawimy. O, ciekawe, czy jakbym tego dotknął, to czemu, ale... Już nie sprawdzę, bo już jestem na samym końcu. A do tego misia, no, no tak daleko, aż nie skaczę jeszcze, no. O! To nie koniec? Jak to nie koniec? Czas na piłkę? Czas pograć w piłę? Easy. Musimy przejść przez wszystkich tych studentów. O! Wygląda groźnie, misiek. O! Halo? A, czy to nie piła, tylko taki faktycznie futbol. Jak ja, oni będą na mnie biec? O. Okej, dobra, dobra. Tam ci się w ogóle zlagowali. Dobra, dobra, nie bawimy się, nie martwimy się. Może do niego jeszcze podejdę. Zablokuję ich na nim, patrzcie. O, o, tu jest ściana, o, nie, 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 to była ściana. Piękne, pięknie, pięknie wyglądamy, misiaczki, razem. Ale ja muszę spadać. Ja przechodzę przez moje to... O Boże, tam widać mapę. Tam widać dużo mapy. Wcześniej tu była woda rozlana, znaczy nie tutaj, nie, ale w korytarzu, a teraz autentycznie zmieniła się ta woda w laser, już widzę, się nie patyczkują. Prawda? Jackin? 441? No nie... O, Jackin, jesteśmy razem w klubie, umieramy razem! Witam, misiu! O. Dosłownie jeden piksel tego zielonego gluta powoduje, że się rozpływasz. Zmieniasz się w slajma. Jak nie będę robił idealnych 90 stopni zakrętów, nie? Takich jestem robotem. Dobra, do tego nie przejdziesz. Jak zrobisz jakikolwiek manewr, że łuk czy coś, to po prostu insta umierasz, naprawdę. O, pod schodami coś jest? O, halo? Jak mogli nic nie dać ze schodami? To jest po prostu obraza dla mnie i dla mojej ciekawości. Tych trapów się boję, bo one zazwyczaj wyglądają tak niegroźnie, nie? A wiecie, jak przejdziesz dosłownie nawet nie blisko niego, to one łapią, ale nie ma. Te są faktycznie miłe i przyjemne. Co muszę robić? O, muszę wybrać o prawidłowe drzwi. Dobra, drzwi numer 1, numer 2, numer 3, 4 i 5. Dobra. Wejdźmy do ich głowy. Mamy 1, 2, 3, 4 i 5. Dobra, jak myślicie, które to będą? 1,
2, 3, 4, 5, dobra. Ja wam powiem, pewnie myślą, każdy pewnie pójdzie. Co to za dzwon? Każdy pewnie pójdzie, wiecie, przed siebie, nie? Więc to pewnie będą pierwsze z lewej. Czyli jeden, wybieram jeden. Dobra, uwaga, zobaczymy. Jak to jest jeden, to musi. Jak to jest trafię, to musisz suba zostawić lajka. O, a czy on umrze? O! To na pewno nie są te drzwi. No założę się, że to nie są. O! Czyli to dwa. A może jednak nie. O, o. Chyba jednak nie dwa. A może dwa jednak? Zobaczmy co on widzi. Dwa! Dwójka wygrała, guys! Brawa dla tych, co mają dwójeczkę. Gratulacje. Jeżeli powiedziałeś sobie w głowie, albo napisałeś w komentarzu dwójka, no to... Lajki dla ciebie wszystkie, należycie. Jak najbardziej. To nie wygląda jak chemia, tylko jak jakiś Harry Potter co najmniej już. Wreszcie wycieczka szkolna, dobra, lecimy, misiu. Up. Nie wiedziałem, że na chemii będzie wycieczka szkolna. Holy moly. Holy. Holy moly, truskawka. Jesteśmy w faktorii czekolady. Gumisie. Będę skakał po gumisiach, ale beka. Elo gumisiu, jak tam? Mogę go zjeść troszeczkę? Mogę kucnąć i go tak, nie wiem, wszamać? Trochę na drogę zabrać? W sumie nic nie jadłem jeszcze, gdzie jest jakaś przerwa na lunch czy coś takiego? O nie, musimy wybrać właściwy. Dawa, idź pierwszy, misiu. Dawa, lecisz pierwszy. Czyli zielony. Żółty też nie. Jak? Boże, nie dość, że... Oh my god. Nawet z pomocą i tak przegrałem. Dawa, teraz ty dawaj, dawaj mi się, dawaj no. Skadł za pierwszym razem, ale kozak. Dobra, ja się go trzymam jednak. Ja się go trzymam, bo on, wiecie, jest jednak mądry, powiem wam szczerze. Teraz skaczemy w jakichś takich pigułkach. O, to wyglądałem jak te takie, co się bransoletki miało i się, wiecie, o, mogło gryźć, nie? To było trochę w sumie głupie, bo miałeś bransoletkę, tykałeś dłonią i tak jadłeś, to było trochę tak, wiecie, takie. Ja tak sobie o tym pomyślałem, to za dziecka w ogóle o tym nie pomyślałem, ale teraz tak... Trochę not good, trochę no nie za bardzo dobre, no. Co? Będę miał... O nie, on mi chce zabrać wakacje, tak? Zabrał mnie do detention. Na jakąś zabrał mnie do jakiejś klasy, gdzie nie mogę już uciec. Co wygląda jak ta pierwsza... No oczywiście, że wszyscy rebele tutaj są. Tak jak ja z początku. O! Co? Door is protected by lasers? Pełno laserów? Jak je wyłączyć? Mogę coś rzucić, nie? Ty śpisz nawet w ogóle masz wylane w nas. O, a tutaj węta mamy. O! Hello! Pokażę misiowi, gdzie iść. Chodź tutaj. Chodź tutaj, misiu, patrz. Patrz, misiu, chodź. O, mogę coś z tym zrobić? Nie. Patrz, misiu, chodź tutaj. Chodź tutaj, niech mnie zobaczy, patrz. Chcę mu pomóc. Gdzie on jest? Nie widzi mnie. Jak mu mogę pomóc? Patrz, typie. Ty otworzył drzwi. Ale no drzwi to, że otworzysz, to się nic nie da. Patrzcie, tutaj, tędy, misie. Chodźcie. Tutaj. Widzicie mnie czy nie? Halo, no. O, zaczaił, patrzcie, ogarnął. A nie, jednak nie, tylko po prostu wskoczył. To nawet jest strzałka narysowana, no co by. Dobra, nie, nie, oni są nie do ratunku. O, jeden zaczaił chyba, tak? Jeden strzaił, o, jeden strzaił, witam panów, witam, dwójka ogarnęła, co się dzieje. Ci poszli w lewo, ja pójdę w prawo, zobaczymy kto wygra. O, ja wygrałem tym razem. Lasery wyłączy? O, tak. Hell yeah. Hell yeah, dobrze, dobrze. Mogę... Ja i teraz trzeba się wrócić po prostu, dobra, dobra. Czyli jednak się tutaj trzeba było jednak w lewo, ciekawe co to w lewo było, co na nich w lewo czekało? Śmierć i zniszczenie. On tam dalej pójdzie i się rozwali, patrzcie. Nie, nie pójdzie, nie po nas. Boże, możesz przestać chrapać, chłopie, chyste panie, jakie to jest denerwujący dźwięk. Przepraszam, że musieliście tyle tego słuchać, nie? Powycinam specjalnie dla was te momenty. O! Nie mogę wyjść z mojego zawieszenia szkolnego.
Patrzcie, o tu stoi się na mnie i ten, i kontroluje te lasery, patrzcie, jaki wredny. Wredny brodaczu ty. Co ty, dyrektorem jesteś jakimś? Czy chcesz dzieci biedne trzymać? Mogę do ciebie wejść i ci sprać? Nie, nie mogę. Nie mogę go obrzucać jakimiś, nie wiem, moimi tutaj jabłkami i bananami. Generalnie głównie kupiłem to po banan, nie? No bo wiecie, no wiadomo, no klasycznie, nie? Bananek, wiadomo. O co masz do powiedzenia, chłopie? A, no tak, no zapadła ław się rozwalił i wpadła lawa, generalnie wiecie, klasycznie, nie zawsze jak ja chodziłem na plac zabaw, no to zawsze była lawa też tam, no. Można było się bawić, czy podoga to lawa, no oczywiście, no i oni w sumie nie musieli się bawić, nie mieli na żywo. O Boże, znowu woda się rozlała, no ja nie wiem, co w tej szkole się dzieje, że się cały czas woda rozlewa. Najpierw w sumie, wcześniej, czemu oni to zrobili, że na początku była woda, potem jakieś lasery i potem znowu woda. To już nie... Zostańcie przy jednym, misiaczki. To jest... sala do plastyki? To jest plastyka? Co tu się stało? Co tutaj... ktoś tu rozlał jakiś, nie wiem, farbę. O, dokładnie. O! A to co jest? A to szafki. Boże, nigdy szafek nie miałem w szkole, a zawsze chciałem mieć szafki. Tak fajnie było mieć szafki, nie musiałbym dźwigać wszystkiego. Do dzisiaj mnie plecy bolą pewnie od noszenia tych moich plecaków. Coś się w ogóle zmieniło w szkole? Powiedzcie mi szczerze, czy dalej umieracie jak nosicie plecaki? Czy może macie, nie wiem, macie szafki, nosicie plecaki i umieracie, czy nie? Teraz w sumie jak macie zaraz wakacje, to tak idealnie, tak wiecie, sobie przemyśleć, czy nie wiem, plecy wam umierają na przykład. Co ja miałem zrobić? Czy ty chciałeś ode mnie, misiu? Możesz powtórzyć? Bo się tutaj trochę zająłem za bardzo. O nie, i teraz nie wiem co zrobić, pewnie tutaj utknę na wieki. Na wieki wieków, amen. Ewidentnie coś chyba z szafkami muszę zrobić, albo może z tymi drzwiami? Śruby wykręcić? Halo? Szafki? Coś? Coś? Ten? Tegoś? Kola? Nie wiem? Pomoże? O! Te drzwi się otwierają ewidentnie w drugą stronę. Mogę wyjść, ale to co mi to da? To mi nic nie da, jakże wyjdę. Jeszcze raz nie wrócę, jeśli będzie tragedia. Czekajcie, może muszę umrzeć chyba, muszę do lawy wskoczyć generalnie, bo ewidentnie nie wiem co on mówił. O! Hello! Ty, może wiem. Ty, może ogarnę... Chyba trzeba do jakiejś szafki wyjść, nie? Jakaś szafka ma chyba tajne przejście. Ale nic nie ten... Za każdą tuliłem. Każdą oprócz tych w sumie. Tych nie tuliłem. O! O! Wiedziałem, że nie wszystkie tuliłem. O! Trochę duże. O nie, tutaj wiatr jest. O! Ciężko się idzie, a pewnie jak podskoczę to odlecę, nie? O nie, dobra, aktualnie. Pomaga, dobra. Pomaga. O nie, tutaj trzeba szybko przechodzić. O! Dobra, nie damy się. O kto? A, myślałem, że to jakiś kołac ten PC. Co dzisiaj mamy? Słyn, basen! O, a teraz czy mieliście w szkole basen? O tak, basen był super. To, że miałem basen w podstawówce, to było muah. Można było tyle się fajnie pobawić na basenie, co prawda rzadko, nie, ale jakiś dzień dziecka czy coś, to dostawaliśmy basen na własną rękę, mogliśmy szaleć do woli. Muah, najlepsze rzeczy na świecie. Dobra, co tam basen? Dobra, jak tam kaczucha? Mogę wskoczyć na ciebie? Ej ty, mogę chyba na niego wskoczyć, patrzcie. Uwaga, na bombę! O! Dobra, no i pięknie wyglądamy. Dobra, mogę wejść na to? Uwaga, wielka próba. Mogę czy nie? Mogę. Ej, op! Halo? O! Po prostu ślisko jest. A, myślałem, że umrę. Zawsze umierałem. A tym razem nie umieram od wody, tak? Teraz ta woda jest okej już, tak? Teraz jak się prosiznę, to tylko na dupę upadam. A wcześniej to sobie po prostu łamałem wszystko, tak? O, damski, męski. Mogę wejść? O, dzień dobry. Umrę? Tak, a tak, umrę, tak, zdecydowanie. Nie mówcie mi, że muszę do damskiego wchodzić. Nie mówcie mi, że wiecie, że nie będę... Boże, te piksele są tak po prostu dokładnie niewybaczalne, że to jest tragedia, nie? Nie możesz dosłownie nic zrobić. O, mapa, hello. O, nie, moja głowa, wpadnij tam. Boże, jak to przejść, ty? To strasznie ciężkie jest chyba.
Może w damskim jest łatwiej. A, damski nie działa, okej. Okay. Czyli jak dziewczyna gra, to musi do męskiego wchodzić, to w sumie trochę przypomnę. No chyba trzeba tak po tym skoczyć. O! O, dobra, udało się! Skakujemy do kiblelka i obawiam się, co tu znalazł znajdziemy. O Boże, znowu lewo, prawo. Eremike fake bon. To działa, prawda? O, chyba to działo. Nie? Ślepy zaułek? No, jak? Och. Ślepy zaułek pod kiblem? No jak to? Dobra, co my tu mamy? Nie chcę wiedzieć, gdzie zaraz trafimy, przez to, że... O Boże, więcej zakrętów? No co wy? Teraz musicie w prawo. Musi być teraz w prawo. Oczywiście, że nie było w prawo. No bo po co? No bo po co ma być w prawo, jak może być w lewo znowu? No nie? Dajesz labirynt, robisz wszystko w lewo, a nie w prawo, żeby, wiecie, chłop był, wiesz, confused bardzo, nie? Bardzo był zmieszany po prostu. Co się dzieje? No i mamy te rury, no i co? A! Z jakiegoś powodu nie mogę dotknąć zardzewiałych rur. Nie mam pojęcia dlaczego. Dobra, nie przejmujemy się tym. Hop, lecimy na pełnej. He. Hello? Halo? Co jest, ruro? Co jest z tobą tak? Gdzie ja cię dotknąłem niby? Gdzie ja cię niby dotknąłem, co? O? O? Kwas? Nie boimy się kwasu. Nie boimy się slajma. Idziemy na pełnej. Dobra. O Boże, znowu wielki labirynt, Chryste Panie. O, do czarnej smoły wchodzimy. O, kolejny poziom. Uciekłem! I mogę się pobawić na podstawach faktycznym. Mogę się pobawić w to. O, patrzcie. Jaki to ma sens, jak... O! O, 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 o. A, o, o, o. Czemu nie ma szkoły nigdzie? O nie, mogę zjechać ze zjeżdżalni, jak nie mogę zjechać ze zjeżdżalni, to... Ewidentnie można zjechać ze zjeżdżalni, ale nie spodziewałem się, że taki rezultat będzie. Więc jak widzicie, moi widzowie, o Boże, jak skoczyłem. O! O Chryste Panie, nie wygląda najlepiej. Cóż wam wyczki mogę powiedzieć? No opisz jak tam w szkole. Jestem ciekaw w sumie jak tam dalej, czy plecy bolą, czy krzesło dalej twarde. A na razie... Dobra! Boże, moja postać ma coraz więcej pikseli na twarzy, widzicie to? Czy coraz mniej? Chryste Panie, wyglądam jak jakiś potwór.